czwartym odcinku drogi. Jadę troszeczkę głębiej, bo muszę drogę przełamać. Teraz aktualnie na lewą stronę, bo zawsze jest z górki i wody dużo leci. Teraz akurat tego nie widać, ale wiosną czy jesienią to jest tyle wody, że masakra. I muszę rowek zaznaczyć. Nie rów, tylko rowek. Po prostu zaznaczam mały, delikatny rowek. Lewą stronę troszeczkę głębiej daję, prawą podnoszę wyżej. Z cholerę kamieni, nie lubię tak kurwa tego robić tutaj, że... W taki sposób też możecie robić na bardzo wąskich drogach, że mocno podcinacie lewą, prawą stronę, usypujecie sobie daszek, stożek i później tylko przez środek raz przelatujecie i macie drogę zrobioną. Obawiam się, że ten mikrofon mój to chyba tutaj nic nie wyłapie, żadnego dźwięku. Jak to wygląda za mną. Tak wygląda droga. Mocny skos, ale coś z tego wyjdzie. Mam troszkę maszynę, lepiej będzie mi się jechało. Rowek zrobiłem, teraz jadę drugi raz i ten materiał, który z rowka wyciągnąłem, przesypuję go na lewą stronę, bo muszę drogę przełamać na, teraz w tym przypadku na prawo. I tak to wygląda.
Rowek zaznaczony, droga się przełamuje na prawą stronę. Będzie zajebiście.